Cześć, z tej strony Mr. Myszor, a dzisiaj witam Was w pierwszej recenzji tabaki. Miałem problem, jaką wybrać, bo mam ich całkiem sporo, ale za namową kolegów postanowiłem wybrać Byron Price. Tak się prezentuje tabakiera. Przód, tył. Z przodu, jak widzimy, oczywiście nazwa Byron Price, u góry Poschels. Oczywiście znaczek poszla, taka bawarska krata i Brazil meets snuff. Napis z tyłu, oczywiście ostrzeżenie o szkodliwości, kod kreskowy i gramatura. Mamy tutaj 10 gram tabaki. Tak, jest napisane Brazil meets snuff, czyli to jest halb schmalzler. Mamy pół schmalzlera i pół zwykłej tabaki. Szmalcer, jak wiemy, to jest tłusta, grubo mielona tabaka. Wiadomo. Co, może przejdźmy do pokazu. Ok. Tak się tabaka prezentuje. Ciemna, właśnie tak, dosyć grubo zmielona, ale jednak przeplatają się w niej takie drobniejsze te pękłaczki. Generalnie szmalclery raczej są wilgotne, tłuste, można powiedzieć. Tutaj jednak można powiedzieć, że jest wręcz dosyć sucha. Lekko przytłustawa, ale sucha raczej. Ok, no jak widzimy, kolor ciemny, prawie że czarny. Może przejdźmy do zażycia. Dobra. Co czujemy? Jako pierwszy aromat nam się rzuca lekka wędzonka. Podkreślam, lekka. Razem z nim idzie mentol, ale to jest łagodny mentol, nie taki drażliwy, drażniący, mocny mentol, jak właściwie większość produktów od pana Poschla. Przyjemny mentol. Zaraz potem czujemy śliwkę. Tak, wędzonka nam się zmienia, można powiedzieć, śliwkę i gdzieś w tle czekolady jakby. Można powiedzieć, śliwka w czekoladzie. To jest, myślę, chyba najtrafniejsze określenie, inaczej mi się nie udało po prostu tego zinterpretować. Każdy oczywiście może coś innego. Czytałem, niektórzy na przykład za dużo mentolu w nim czują, niektórzy w ogóle nie czują czekolady. No może po prostu mi się trafił taki egzemplarz, w którym tą czekoladę czuję. Nie wiem, w każdym razie tabaka bardzo smaczna, chyba jeśli chodzi o Poschla, moja prawie że ulubiona tabaka, chyba jeśli chodzi o ranking Poschla, to jest chyba moja druga najulubiona tabaka. Naprawdę bardzo przyjemna w spożyciu, nie jest taka przytłaczająca dzięki temu mentolowi. Dobra, to może tak, za smak dam 4,5 na 5. Bo jest bardzo dobra, aczkolwiek nie taka wybitna. Po prostu jest bardzo, bardzo smaczna. Tabakiera również dam 4,5 na 5. Czemu tylko 4,5? Co prawda tabakiera jest oczywiście bardzo fajna, znana z wielu poszlowskich produktów, jak na przykład Leven Price czy Alpina. Kolorek ładny, etykietka ładna. Tylko jedno, co jest denerwujące, że ta uszczeleczka lubi się oberwać, jak za dużo razy ją po prostu otwieramy, zamykamy, z czasem po prostu ta tabaka, przepraszam, tabakiera się niszczy, po prostu odłamuje się uszczelka i wtedy mamy mały problem. Ale to tylko pół punkcik odejmuje. Okej, to by było na tyle. Dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że się spodoba. I do następnego. Cześć.